Znowu jesteśmy małym Lukasem w bazie wojskowej. Tak więc zobaczmy, co tu się dzieje. Da się wyjść na dwór? Nie. Da się zbudzić Marka? Markusa raczej? Też nie. Da się wyjść z pokoju? Da się. Tak więc chodźmy. Ale zobaczmy, co tu się będzie dało zrobić. Okej, da się podsłuchiwać. He knew the hangar was going to burn, John. I'm sure of it. But he wasn't the one who started the fire. Look, Mary, that's just not possible, and you know it. Nobody can see things before they happen. That artifact emitted a kind of radiation that we still don't understand. Maybe it changed something in Lucas. That's nonsense. We analyzed everybody who ever came near that thing, and they all checked out fine. Don't you see? If it was the artifact, then we'd all be radiated, and we'd all There's have powers. There's a difference, John. I was pregnant with Lucas when I went for the first time. Lucas was radiated by the artifact when he was still in the womb. This is just ridiculous, Mary. I've heard enough. I'm gonna take a walk while you calm down. Lucas? What are you doing there? Lucas? Lucas! Okej, czyli wiemy już mniej więcej, jak zdobyliśmy tą moc widzenia, tych widzeń różnych. Ale okej, jedziemy do tej bazy całej wojskowej. Już naszym normalnym Lukasem, dorosłym. I teraz będzie zakończenie. Ciekawe, jak tam wejdziemy. There's the hangar. The base seems abandoned. Looks like we got here before the Oracle and the Purple Clan. They're not far away. I sense their presence. Jade's lost consciousness. She's at the end of her rope. We don't have much time. Are you sure that you don't want me to come with you? I don't know what's going to happen, Carla. I don't want to risk your life for no reason. Be careful. I need you. If I'm not back in 15 minutes, go back where we came from. Bogart will protect you. Okej, możemy już sterować Lukasem. Aha. Okej, mamy quick time. Tak więc chodźmy. Musimy się przez ten śnieg przedzierać. Zapewne jest to niewiarygodna prędkość tego śniegu, tego wiatru. Okej, już niedaleko chyba. Chociaż nie wiem. Nie wiem, dokąd musimy zajść. Nie mówcie, że tak całą drogę będę musiał. Bo raczej by mnie to nie zadowoliło. Tak cały czas. A nie, tu jest wejście. Skoro tak, to okej. Okej, już, koniec. Okej, tak więc otwieramy drzwi. Otwieramy wejście i wchodzimy. Już powinien normalnie chodzić, bo już tu raczej wiatru nie ma. Tak więc wchodzimy tutaj do środka. Da się drzwi zamknąć, tak? Czy otworzyć? Dobra, te zamknęliśmy. I te otworzyliśmy. Spoko. Tak więc wchodzimy dalej. Do środka. I zapewne wojsko. Tu jest. I'll never give you the child.
Your tiny role is finished. You can now disappear from the game. We thank you for all that you have done for us. Okej, czyli teraz znowu będzie walka z prorokiem. Dopóki jeszcze nie ma tego klanu purpurowego. A jak przyjdą, to zapewne oni do tej walki się dołączą, chociaż nie wiem, żartuję teraz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale walka będzie lepsza, gwarantuję wam, niż to, co było wtedy. Wow, teraz tak trudne jest to dość. Of, co? Jak? Co to było? Tego się nie dało zrobić. Teraz mam strzałki, a potem mam robić tamten quick time event. To jest trochę trudne. No i teraz muszę normalnie. Dość trudne jest to zmienianie się z tych strzałek, a potem na to. Okej, znowu pochłaniam moc, tak? Pochłaniam moc, a potem muszę tą moc użyć na nim. Zapewne. Okej, znowu? Czy nie? Tak. Tak więc już nam niewiele brakuje. Już końcówka. I teraz zapewne użyjemy tej mocy, czy nie? Nie wiem, na pewno wiem, że już mamy w pełni naładowane to. Tak więc zobaczymy, co się teraz stanie. Aha, użyliśmy na nim i co? Odepchnie to go, zniszczy? Chyba tak. Chyba już po nim. Ja mam taką nadzieję. Chyba jakbyśmy w tej walce zginęli, to byłoby inne zakończenie. I właśnie oni by ziemią zawładnęli, chociaż nie jestem pewien. Dawno w to grałem. O, fajnie. I tak wszystkich. To jest akurat fajna moc. Wystawiam rękę i oni padają. Ale okej, przybył purpurowy klan. You are even more obstinate than you had thought, human. But the game is over. You and your race have lost. Your inferior species will disappear like the dinosaurs before you. We, the artificial intelligences, will be the new dominant race on this planet. Thanks to the secret of the child, we will know all. We will be more powerful than gods. Okej, czyli teraz walka z nimi. Okej, zaczynamy od tego. Czyli przeciwstawiamy się jego mocy. To jest dość trudne. Jak teraz przegramy, to już nie ma żyć żadnych, tylko po prostu jest koniec gry i wygrywa purpurowy klan. Ale ja chcę, żeby zakończyło się dobrze dla nas, dobrze dla ludzkości. Czyli najlepsze zakończenie, które chyba jest w grze. Bo są ich zapewne 3, z tego co pamiętam. Okej, tak więc postarajmy się wygrać w tej walce. I co, to by było na tyle? Chyba tak. Całkiem możliwe. Tak więc podnieśmy dziecko i zanieśmy do Kromy. Tak, to jest tu. Tak więc teraz, żeby nie zginąć, tylko... Nie zgiń. I mam ją tu położyć, tak? Okej.
cold went away just like it had come, in silence, as if the Indigo Child had turned the hourglass by delivering her message. Everything was just as it was before. I guess that means the lesser evil. The Oracle and the Orange Clan went back to their places of power in the secret government of the world, and the Purple Clan went back to haunting us on the net. I should be happy, I guess. I've been living with Carla for 3 months. She's the best thing that's happened to me in a long time. Yesterday, she told me that she's pregnant. Must have been that night in Bogart's underground base. That means that our child was radiated by the chroma at Wishita, just like I was in my mother's womb. I don't know what's going to happen now. I'm the one and only keeper of the greatest secret in the universe. What should I do with all that power? Forget it? Put it in the service of humanity? I've never dreamt about being a god. I just want to live my life like anybody else, with my wife and my child. I'm afraid that destiny might have another path in mind for me. What are you thinking about, Luke? Oh, nothing. Nothing at all. Tak więc tak kończy się ta przygoda. Ogólnie samą grę mogę ocenić spokojnie na 10 na 10. Takie były moje odczucia grając w nią. Przynajmniej pierwszym razem, teraz już w sumie też dalej czuć było ten klimat. Troszkę mniej, bo grałem w drugi raz, a to jest taka gra bardziej jednorazowa. Chociaż po kilku latach dalej bawiłem się w nią całkiem dobrze. Co chyba można było zauważyć w czasie serii. Ja was teraz zostawię z napisami, a potem... jeszcze dam wam takie dwie bonusowe scenki. W kolejnym odcinku dam wam takie bonusowe scenki, jak gra mogła się zakończyć, gdybyśmy zrobili coś innego. Tak więc tutaj myślę się z wami żegnam. Obejrzyjcie napisy do końca. No i w sumie tyle, tak? W sumie tyle, więc cześć. A, jeszcze jedno. Napiszcie, czy seria wam się podobała, czy chcecie więcej gier tego typu. Jeśli tak, to oczywiście też możecie dać łapkę w górę. A jeśli wam się nie podobała ta seria, dajcie tą łapkę w dół. No i w sumie to było na tyle, co chciałem powiedzieć. Tak więc zostawiam was z tymi napisami. Możecie oczekiwać za kilka dni albo nawet jutro odcinka specjalnego z dodatkowymi zakończeniami. No i cześć. Time.
for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over.